Dobra, druga część rozkminy o moim nowym radyjku, Blaupunkt, czyli niemieckim. Dlatego, że niestety wiele osób nie zrozumiało, o co mi chodzi w zasadzie w tym poprzednim filmie. To znaczy, zaczęły się pojawiać takie te na zasadzie, że czy to radio jest na pewno niemieckie, czy to na pewno daje Niemcom zarobić, jeżeli na przykład byłoby ono składane Made in China. Próbowałem ustalić, czy jest składane w Made in China, ale nie widzę żadnego napisu ani w tą stronę, ani w tą. Ale najzabawniejsze jest to, że to nic nie zmienia. Wbrew temu, co wam się wydaje, czy byłoby Made in China, czy nie. Bo ja mówię o czymś zupełnie innym. A wy myśleliście, że ja mówię o tym, o czym wszyscy mówią. Na moim kanale nie mówię tylko o tym, o czym wszyscy mówią. Więc o czym wszyscy mówią? Wszyscy mówią o tym, że biznesy zachodnie wynoszą się z Chin. I że Chinom trzeba zabrać te montownie zachodnie, ponieważ Chińczycy za dużo na tym zarabiają i zaczynają grandzić. Wcale się nie liberalizują i tak dalej. I to jest oczywiście prawda i o tym wszyscy mówią. Ale ja mówiłem o czymś innym w tym poprzednim filmie. I zauważyłem, że jest pewne ryzyko tego, co by nazywał Leszek Sykulski, chyba wie, co mówi, niestety, jak mówi o korytarzach kognitywnych. Bo moim zdaniem on te korytarze kognitywne, te synapsy wasze, zapycha tematem domyślnym. Wszyscy mówią o tym samym i potem nie widać już innych rzeczy. Na przykład on powie, właśnie mówi o tych Chinach, o tej Rosji i potem już ciężko się od tego odkleić. A ja nie mówiłem w ogóle o tym w kontekście Chin, bo teraz zobaczcie, jeżeli macie europejską firmę, na przykład niemiecką, która robi coś made in China, czyli to znaczy, że projekt jest z Niemiec, projekt robi Schmidt, potem Schmidt razem z Changiem, dajmy na to Müller z Changiem, wiozą to do Chin, tam Li i Chao składają to rękami, potem to wraca statkiem do Niemiec i potem jest, dajmy na to, nie wiem, Schiller zajmuje się sprawami marketingu, rozpropagowania tego, jest potem dział sprzedaży, a tam pracuje, dajmy na to, Moltke i macie, generalnie się wszystko sprowadza do tego, że 4 piąte tej całej forsy, która tu jest w obiegu, jest dla Niemców. A najprostsze tylko rzeczy są do składania dla Chińczyków, więc to nic nie zmienia. I czy to jest made in China, czy made in Germany? Czy to jest Made in China, czy Made in Germany ma mniejszą różnicę niż to, czy to Amerykanscy robią in the USA, czy in China. Jeżeli Amerykanie zrobią to samo, to szansa na to, że te pieniądze gdzieś zahaczą o polski rynek, są minimalne, ponieważ USA leżą na innym kontynencie. I tutaj te Chiny najmniej tutaj są istotne. Najmniej istotne. Więc niezależnie, czy ten przedmiot Amerykanie składają, dają małym chińskim rączkom, czy tylko rączkom z Arizony, to i tak, czy Karoliny, nie wiem, Północnej, tam jest dużo fabryk, to i tak to wraca do Amerykanów i to są pieniądze Amerykanów. A ponieważ tylko 11 milionów Amerykanów wyjeżdża do Europy rocznie, to szanse na to, że na przykład restaurator w Krakowie zarobi, są minimalne. A jak Niemiec na Blaupunktach zarobi, to pojedzie do Paryża, tam wyda pieniądze u francuskiego restauratora, a francuski restaurator, dajmy na to, albo hiszpański, pojedzie sobie do Polski, do Krakowa zwiedzić i szanse na to są bardzo, 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 bardzo duże. W porównaniu z tym, jakie są, kiedy pan Johnson ze Stanów Zjednoczonych by to był i pojechał do Paryża i potem tam, no wtedy ewentualnie tak, ale jakby więcej trzeba tych nieprobabilizmów, żeby się nałożyły gospodarki. Więc każdy grosz wydany na produkty, oczywiście najlepiej skupować polskie, bo to jest najpierwsze przełożenie. Ale jeżeli się tak nie da, to warto właśnie kupić Blaupunkta z Niemiec albo Philipsa z Holandii, ponieważ szanse, że to wesprze też naszą gospodarkę, są o wiele, o wiele, o wiele większe niż jak kupimy sprzęt amerykański, japoński czy koreański. I to niezależnie, czy gdzieś po drodze chińskie rączki cokolwiek składają. Niezależnie. Także kompletnie nie zrozumieliście, o czym ja mówiłem, bo macie zapchane korytarze kognitywne przez Sykulskich i tych innych dziadów, którzy tylko o Chinach mówią tylko z jednej płaszczyzny i
mówią tylko o niektórych aspektach ekonomii, pomijając inne. Bo problemem jest nie tylko propaganda prochińska czy prorosyjska, ale też to, że ona tak nas wymęcza, że nie jesteśmy w stanie zobaczyć już innych procesów, które też zachodzą przecież w świecie. Na przykład taki Bartosiak to kompletnie nie pamięta, że istnieją, że istnieje Francja, że istnieją Indie, że istnieją Japonia. On prawie tego nie pamięta. No Japonia to trochę pamięta, ale mało, mało, o wiele mniej niż powinien. O wiele mniej aktywne są te potęgi niż powinny być w jego opowiadaniu względem tego, jak jest w świecie realnym. Więc zapychanie korytarzy kognitywnych powoduje, że czasem mam wrażenie, że nie rozumiecie mnie, ponieważ ja mówię o czym się mówi mniej, a warto o tym pomówić, a nie tylko o tym, o czym się ostatnio dużo mówi. Proszę oglądać filmy w całości i się nie zżymać i nie przechodzić na do łatwiznę, bo ja mam za zadanie, takie sobie sam postawiłem, żeby ludziom dostarczyć informacji, także tych mniej oczywistych o świecie, tak? Więc proszę tutaj nie wymądrzać się od razu, tylko posłuchać do końca, tak? O czym ja mówię, bo ja w ogóle tutaj Chiny nie odgrywają żadnej roli w tej opowiadaniu.